Nie pamiętam, gdzie on kurde jest. Właśnie powinienem już skończyć ten odcinek. Jeżeli go szybko nie znajdę, to sobie po prostu odpuścimy. Dobra, on chyba jest... Gdzie on kurwa jest? On chyba jest tu. Chodźmy. Powinnam zaznaczyć go. No ale dobra. Jako takie pojęcie, gdzie on jest, mam. Więc zobaczymy. Zobaczymy, czy mnie... Mogę już biec? Dzień dobry. Ja się zawsze zachowuję. Że też cię straż do miasta wpuściła. Dość mam tego wszystkiego. Lećmy. Zachowuj się, Wiedźminie. Nie. Nie będę. Nie chcę. Już chcę się go zepsuć. Tak, to tutaj było. Porozmawiajmy z nim. Witaj, Ejbharze. A, Ejbhar. Czym mogę ci pomóc? Skąd mi się kurwa wziął Hanzo? Można już odebrać ten miecz? Tak. Patrz i podziwiaj. Oto miecz nad miecze. Faktycznie warto było poczekać. Dzięki, Ejbharze. To ja dziękuję za wszystko. Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Miecz z krawków. Miecze i pierogi. Srebrny miecz wiedźmińskiego ocalu kota. Ach, nie mogę kupić. Dobrze. A masz... broń stalowa. Ciemnej stali, co? Dobra. A to i tak od 29 poziomu. Bywaj. Okej. Zobaczmy ten ekwipunek. To jest to, co dla nas zrobił. O, miecz wygląda zacnie. Ten jest lepszy. Mimo iż ma te 31, ale wiecie. Tylko 1% mniej premium przy trafieniu krytycznym, ale tu ma 60% przebicia pancerza, 2% odcięcie kończyn, tak? Co na to? Okej. No spróbujmy je założyć. Aha, dopiero po ulepszeniu do poziomu arcymistrzowskiego, tak? Dobra. W takim razie wracam do moich mieczy. Tak, wezmę ten, bo ma lepsze dodatki. Te odłożę do skrzyni. Po prostu jak któregoś dnia będę mieć lepszy ekwipunek. Jakim tam było? Materiały. To wtedy. Ale i tak, w kolejnym odcinku ruszymy z kolejnym zadaniem. Już chyba mamy wszystkie zadania. O, myślałem, że... aż sprawa będzie gotowa, tak? Dobra, wiecie co? Ja tam się udam i znowu będę ciąć ten odcinek. Więc... chodźmy. Chodźmy.
upadek obyczajów. Zgnilizna moralności. Powiem wam. Widzicie tę mordę? Nie, nie szukam Giermka. Jaskier? Wiecie, byłabym wdzięczna, gdybyście ten schowek przenieśli gdzieś indziej. A zatrzymam. Z zadaniem było związane. Jest to też całkiem fajna broń. Dałabym ci zniżkę za te twoje... Jaskier. Dla ciebie zawsze. Do zobaczenia. Nic nowego. Po prostu potnę ten odcinek dwa mniejsze, tak jak zwykle. Hej! Powiem wam, że ten... Co się tak dzielę się. Że ten kameleon się nieźle rozkręcił. Bez krowi. Co tam robi płotka? No leć. Po tym, co dla nas zrobiłeś. Chyba mam świeżba. No to się ty... Zrób coś z tym, albo się tym nie chwal. Chyba wystarczy? Nie. Chyba powinno wystarczyć. Okej. Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Jak tam mój pancerz? Gotowa. Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. Dzięki. Ile ci jestem winien? Daj spokój. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent. I podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Weź go i niech ci służy. Dzięki. Dziękuję. Brzmi. Kurde, odporność na obrażenia kłute, obuchowe, cięte, przez potwory, od żywiołów. Nie no. Trzeba przyznać, pancerz jest konkretny. Panie Wiedźmin, opodal. Nie, nie idziemy po umę. Właśnie sobie uświadomiłem, że możecie tak myśleć. Idę do skrytki odłożyć ten pancerz. Przy okazji... Aha, nie mogę go jeszcze użyć. Dobrze. Nie mogę jeszcze odłożyć tego łba gryfa. To jest potrzebne do zadania, które sobie jeszcze zrobimy w tym odcinku. Jebać mi się chce. To było bodajże tutaj po prawej. To wy, czy... Chcesz obejrzeć ty. Nasz mały skład? Podobno mieliście problemy z archegryfem. Ano zabił kilku wioskowych na północ od Wrońców. Ludzie przyszli na skargę do barona i tyle lamentowali, że się zgodził nagrodę dać temu, co potwora ubije. Dobrze się składa, bo przyda mi się parę koron. No jednak, co Wiedźmin, to Wiedźmin. Masz. Uczciwa płaca za uczciwą pracę. Dziękuję.
O Jezus Maria, ile pieniędzy. Chamstwo, wszędzie kurwa chamstwo. No kurwa, nie do pojęcia. Tyle tego chamstwa. Dobra, schowajmy ten łeb. Żeby on mi się nie pałętał tutaj. Ciekawe, czy mamy jakiś limit do tego schowka, czy możemy do niego pakować, aż pęknie. Dobra. Umy na razie zostawiamy w spokoju. Nie tykamy umy. Co do zadań pobocznych, musimy pozbierać tablicę ogłoszeń na Skellige. Zróbmy to. Myślę, że zrobię te trzy zadania, jak tu jestem. Bo to nie ma aż tak dużej różnicy poziomu, tylko 10 poziomów. Więc myślę, że spokojnie damy rady, zwłaszcza z tym ekwipunkiem, który mamy. Chociaż może nie powinnam. Nie dostanę za to wtedy tak dużo zadań, jakbym chciała. To znaczy, tak dużo tych punktów doświadczenia. W takim razie udajmy się na Skellige. I zacznę zbierać tablicę ogłoszeń. A potem zacznę... Nie chcę, nie interesuje mnie to. Super. A mnie na ziewanie teraz wzięło? Dobra, dawaj monetę. Reszkę obsługujesz główna stajnie. Co się pasz? Więc tak. Nie, nie jesteśmy. Chodźmy. Ile ja mam w ogóle? A, tylko 39 kilo na 130, które mogę unieść, spoko. Więc możemy ruszać na zadanie. O, tutaj, dobra. I tak idziemy na Skellige. Zaczniemy. Tutaj nie ma, ale tutaj są już pierwsze. Zlećmy. Zadania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma. Najbrzydszy człowiek na świecie. To wam powinno dać pojęcie o tym, jak przestawiony jest mój mikrofon, ponieważ ja to powiedziałam dla mnie dokładnie w tym samym momencie, w którym powiedział to Jaskier. Zresztą uświadomiłam sobie, że ja co chwilę powtarzam o tym, że jest ten. Że mam przestawiony mikrofon. Powinnam przestać. Znaczy mikrofon jest dobrze ustawiony. Po prostu... Muszę tym pamiętać. Na tydzień przed Beletain zajdą do osady kapłanki Frey. Słabuje kto z... Rozaje syna, którego urodziła moja żona, Edrit. Kto chce go przygarnąć, niech zajdzie do naszej chaty, nim księżyc znów będzie w pełni, potem wyniosę go w góry i tam ostawię. Gardar, syn Hakona, zginął w trakcie ostatniej wyprawy. W pierś trafiony, dobra. To są takie ogłoszenia bardziej. Potwór na trakcie. Poszukuje się bohatera, śmiałka, boga miłego albo wiedźmina, co by się nie wahał stanąć przeciwko po czwarze ludzi dobrych na trakcie do Larvik na padającej. Nagrodę przewidziano, komu śmierć nie straszna, chwała w piersi Luba, niechaj się zgłosi do starszego wioski. Sfer, ty w domu ostań, dość już zrobiłeś. Kto chce Frey złożyć hołd i dowieść swej odwagi, niechaj pojedzie w dobrocznych wyścigach śmiałków. Kapłanki, tak jak nasza bogini, nie będą szczędzić nagród ni błogosławieństw. Niech jednak nie będzie wiadome, że nie każdy, kto w gonitwie bierze udział, cało dojedzie do mety. Tedy niechaj ci, co mają żony przy nadziei sprawy niepokończone albo długi, których spłacenia wymaga honor, dwa razy się zastanowią, nim na koń wsiądą. Synowie i córy Frey, mija kolejny rok, jak Morkwark plugawi ogród naszej bogini.
nie tylko wysłali się wśród śmiertelników. A, akurat z Morgwagiem już się zajęliśmy. Okej, tu są jeszcze wykrzykniki. Tu są pytajniki. No, zaczynają się pojawiać. Hehe, cudne pytajniczki. Po tej wyspie będzie jeżdżenia. Tak. Tutaj nie ma nic. Okej, w takim razie jedźmy tutaj. Zgarniemy te znaki, a potem pójdziemy na wyspę. Gdzie jest tablica ogłoszeń? Tutaj. Został stracony za znieważenie Wielkiej Matki. Każdy, kto wyda się w podejrzany, powinien zostać doprowadzony przed bliższe Jarla. A tylko jest zdany do pracy, pomoże w naprawie. Róż Hjort. Każdego, kto coś może. Nils z naszej wioski zaginął. Któryś już dzień z kolei mija, a jego nie ma. Kto by więc wiedział, co się z nim dzieje, niech Kipem nie będzie, tylko przyjdzie do mnie i mi powie, choć prawda najgorsza była, bo siostra moja Brit, co mu była obiecana, od zmysłów odchodzi i może łez wypłakuje. Wle się na Hemdala, że temu, co wieść nam przyniesie, nagrodę godno ofiaruje. Dobra. Tak. Lady Bram była złym człowiekiem. Okej, i teraz tutaj. No to ruszajmy. Tu jest dużo wykrzykników. W ogóle na Skyrim jest dużo wykrzykników. Będzie dużo zabawy z tym. Hola, Wiedźminie. Nie szukasz, aby zajęcia? Od razu nie. Znać, że jesteś ludzieńcem, bo dziwnie grałem. No, prawie płacę. Zanurzenie tylko... A to niby czemu? Synowie i córy klanu Krayt. Z każdym rokiem zima jest ostrzejsza. Olaf I, strażnik Kertrot, ogłasza, co następuje. Ze zbrojowni rodu Ancrayt skradziono miecz zwany Kuliu, psu brata, który... Kuliu, kropka. Psu brata, który dokonał tego haniebnego czynu, widziano, gdy opuszczał osadę południową bramą, drogą wiodącą w stronę starej warowni. Tego, kto pomoże odzyskać miecze, czeka hojna nagroda, a tego, kto pomoże złodziejom, śmierć zgodna z prawem przodków. Wojownicy Skellige, ktokolwiek odważy się ustawić czoła duchowi lasu, ciemiężycielowi z Frelund, zostanie sobie nagrodzony. Nie jesteśmy bogaci, ale nie pożałujemy złota śmiałkowi, który zabije mordercę. Przybywajcie do Frelund i pytajcie o Svena. Jesteś żonny chwały pieniędzy, miecz masz ostry i śmierci się nie boisz, gdy wtedy zgłoś się do Bjorga, mistrza sztukników. No ma dla ciebie robotę. Trzeba wytłuc diabły morskie z zatoki Kertrot, które tak się rozpleniły i rozbestwiły, że zdzierżyć ich nijak nie idzie. Kto bestie wytrzebi, tego sława obiegnie wszystkie wyspy, a mieszek będzie ciężki o złota. Przyjmę uczniów na lekcję gry w Gwinta. Wymagam dyscypliny, logicznego myślenia i chęci uczenia się. Mile widziane osoby utalentowane. Talię nie należy zapewnić sobie we własnym zakresie. Jednocześnie zapraszam też graczy bardziej doświadczonych, pragnących zmierzyć się ze mną w rozgrywce i sprawdzić poziom swoich umiejętności. Z Myszoworem już wygraliśmy. Jesteś silny jak lew morski, zwinny jak psiokosz. I chcesz się sprawdzić w walce z innymi, przyjdź na turniej i stań do walki. Okej, czyli bitka na pięści.
Olmer dobrze mówi. Przed rajdem nie można ani za dużo. Ale przez morze trzeba się przeprawić. A takie coś... Dobrze. Ruszajmy dalej. Wow. Naprawdę dużo wykrzykników jest. Skellige. Hej, Wiedźminie! Mam dla ciebie propozycję. Gratuluję, że masz dla mnie propozycję. Nie jestem na razie zainteresowany, ale z pewnością się do ciebie odezwę. Nie. To na dudach, węgorze. Dość mam już tych hałasów. Biczem przegonie. Wiecie pewno, że paru naszych wojowników poszło w góry Kruszcu szukać i nie wrócili, znaczy wpadli pewnie w tarapaty, a skoro sami sobie nie poradzili, to sprawa musi być poważna, to w końcu chłopy na skwał, co w niejednym rajdzie brały już udział i robić mieczem umieją. Wtedy ogłaszam, że śmiałka, który ich do wsi sprowadzi, albo chociaż dowie się, co ich spotkało, czeka nie tylko fała i nagroda. Zajebiście. Blady jesteś. Jezu, trochę tego zbierania jest, ale muzyczka jest taka przyjemna do słuchania wręcz, aż mi się nie chce nic mówić. Tam są. Ja zrobię. A łeb mu uciąłeś? Taki łeb olbrzyma na tym, to dopiero zdoba. Przemij wobec o pomoc, proszę. Naród mój rzuca na klotwę okrutną i perfidną, której nijak odczynić nie mogę. Jeśli potrafisz odprawić, albo chociaż słyszałeś o godnym godnym wróżbicie czy guślarzu, który sztukę tę posiada, odszukaj mnie w moim domu, a złota nie pożałuję. Czyli ze Skellige, czy z kontynentu, czytaj uważniej, to są do takiego końca. Mój syn Olwe wyszedł z domu szukać przygód i do tej pory nie wrócił. Wtedy proszę każdego podróżnika, żeby miał na Olwego oko otwarte, a kto go do mnie sprowadzi, albo choć odkryje, co mu się przytrafiło, tego hojnie wynagrodzę. Okej. Okay. Pozbierajmy te resztę, żeby nie było. Może tutaj jakieś zadanie, może jakieś pytajniki są? Dobra. Chodźmy do następnego pytajnika. I powiem wam tak, bo tutaj się trzeba przejechać konno. Dzień dobry. Co mi mikrofon przestawiasz? Więc ogarnijmy te tablice ogłoszeń, tą tablicę ogłoszeń. Kto pragnie sławy i chwały, Matas, który z zeszłego roku odmówił Jarlowi, każdego, kto jeszcze raz zaczepi Hildę, sprzedam hełm. Skoro czytać potrafisz, to czytaj uważnie. Pojawił się upiór na Eldbergu. Pojawił się upiór, który zasnął całą wyspę mgłą i zgasił światło w latarni morskiej. Jeśli w boju z duchami zaprawiony nie jesteś, to trzymaj się od Eldbergu z dala, bo nie znajdziesz tam skarbów, nic, ni chwały, tylko pewną śmierć. Jeśli zaś stawiłeś już czoło podobnym zmorom, wtedy wiedz, że ja, Jordun z Arnibjorn, z własnej kieszeni wyłożę złota za pragnienie duchów, za przegranie duchów z ziemi naszego klanu. Zajmę się tym. Przy okazji przyłożę z haka w powietrze. Okej. Okay. Jesteśmy tutaj, więc jedźmy tutaj, bo tutaj jest w sumie prosta droga z tego, co widzę. Ale tym, tak jak mówiłam, i tak się zajmiemy w kolejnym odcinku, pojedziemy tam sobie. Na razie w tym odcinku to było na tyle. Pozbieraliśmy tyle zadań na mamy i mam 50 minut prawie. Znaczy, ja to potnę na dwa odcinki, tak czy inaczej. W tym odcinku to było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.